Cześć, witam w tą wspaniałą środę. Jak się dzisiaj czujecie, mam nadzieję, że, że dobrze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o student finance, czyli jak sfinansować studia w Wielkiej Brytanii. Oczywiście Motivation Academy od kilku miesięcy zaczęło rekrutację także na studia w takich krajach jak USA czy Kanada. Tutaj żeby aplikować do tych krajów, musicie czesne opłacić sami, lub skorzystać z, jednych, z jednej z prywatnych pożyczek studenckich, które Motivation Academy współpracy z niektórymi firmami proponuje. To jest nasza świeża współpraca, więc jakby docieramy te wszystkie tematy. Ale jeżeli ktoś z Was chciałby wyjechać do Anglii i właśnie do USA, Kanady i właśnie skorzystać z takich pożyczek, to serdecznie zapraszamy do pierwszych konsultacji. Wracając do Student Finance, jeżeli mieszkasz w Anglii, masz brytyjski paszport settled lub settled status, to, to możesz mm, aplikować o tak dofinansowanie rządowe, które tak naprawdę jest pożyczką rządową na pokrycie studiów w Wielkiej Brytanii. Jeżeli mieszkasz obecnie w Polsce i nigdy wcześniej nie byłeś w Anglii, czyli aplikujesz o wizę i chcesz studiować w Wielkiej Brytanii, to także mamy w propozycji naszej, w naszej ofercie prywatne pożyczki, aby pokryć koszta zarówno czesnego i kosztów życia podczas waszego studiowania. Ale wróci, wróćmy do Polonii, która mieszka obecnie na wyspach albo kiedyś mieszkała i posiada setel, albo preset status, i po prostu na te studia do Wielkiej Brytanii chce wrócić. Więc rząd Wielkiej Brytanii od wielu lat proponuje Wam pożyczki rządowe. Ja mówię dofinansowania, bo. Tak naprawdę część z nich nie oddajemy, zaraz powiem troszeczkę więcej na ten temat. Natomiast, dlaczego to jest pożyczka? Ponieważ jak ukończycie, Studia i zarabiacie powyżej 27 tysięcy funtów rocznie, to te pieniądze w małych częściach musicie oddawać. W małych, nie małych. Ja pamiętam kilka lat temu, jak zarabiałam 80 tysięcy funtów rocznie, no to oddawałam do rządu 4 tysiące funtów miesięcznie, ale mam już sygnały od moich studentów, ponieważ rekrutuję na studia w Wielkiej Brytanii od 2013 roku. Informacja, że te osoby, nawet, które wróciły do Polski, ukończyły to studia, te pieniążki spłacają, więc fajnie się bierze, potem trzeba oddać. Wiadomo, wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć w życiu. Jeżeli Waszym zdaniem te studia kończycie po to, żeby później dużo zarabiać, to no niestety trzeba je oddać. No ale wiadomo, że standard życiowy na pewno po studiach się polepszy, jeżeli tą szansę studiów dobrze wykorzystacie. Nie będę, się, nie będę tutaj się wbijać w szczegóły, jak wykorzystać dobrze szansę studiowania w Wielkiej Brytanii, jak zdobyć dobrą pracę, ale kontynuujmy te student finance. Więc student finance to jest pożyczka studencka, którą otrzymujecie na pokrycie kosztów czesnego, które w Anglii kosztuje 9 tysięcy funtów za rok. Następnie możecie otrzymać pieniądze na wydatki podczas nauki, czyli tak zwany loan, to jest tutaj na screenie u nas jest napisane 11 tysięcy funtów, 11 tysięcy funtów to jest zwykle kwota poza Londynem. Natomiast w Londynie teraz już ta kwota się szacuje na około 14,5 tysięcy funtów i ona w sumie co roku się zmienia w zależności od sytuacji. Te pieniążki są wydawane, wydawane, wydawane przez was oczywiście, na co, na co oczywiście chcecie. Ja pamiętam, jak zaczęłam studia, to potrafiłam te pieniądze zaoszczędzić, na przykład kupić pierwszą działkę w Polsce. Jak te pieniążki są wypłacane? Powiedzmy, jeżeli mamy tę kwotę 14 tysięcy funtów, to one są wypłacane trzy razy w roku po potwierdzeniu, że student studiuje, czyli po prostu szkoła potwierdza, że jesteście w szkole i wypłaca wam te pieniążki na konto, natomiast pieniądze na czesne, jest, są wypłacane bezpośrednio na konto uniwersytetu. Ponadto więc mamy 9 tysięcy. Na, na czesne, później 14 na y, wydatki na wasze, na y, podczas nauki. Tak, jak mówię, te pieniądze można wydać, jak się chce. Następnie mamy pieniądze na y, dzieci, czyli jeżeli mamy dzieci, no to otrzymujemy 1800 prawie funtów rocznie jako Parents Learning Allowance, czyli pieniążki, które po prostu nam się y, należą jako uczącym rodzicom. Y, następnie otrzymujemy też pieniądze na pomoc. Y, taką jak na przykład niania, czy też zajęcia pozaszkolne, jeżeli one są offset, więc jak ja studiowałam, to pamiętam, że udało mi się z tych pieniędzy pokryć trzy 3 dni, 3 dni przedszkola dla mojej córki, a tak naprawdę patrząc na fakt, że w Anglii się nie studiuje dłużej niż trzy dni, przeważnie to te pieniądze oczywiście wystarczyły. Co jeszcze? Po 30 latach ta pożyczka jest... Umarzana, czyli jeżeli 30 lat minie, to po prostu ona znika. Jeżeli by coś się z wami stało, to nie jest tak, tak jak z innymi pożyczkami, że one przychodzą na innych członków rodziny czy dzieci, po prostu ona jest wtedy też anulowana, gdyby coś wam się, nie daj Boże, stało. No i co jeszcze z tą pożyczką? No na pewno fajnie się ją bierze, fajnie te pieniądze mieć podczas studiowania. Mieliśmy też dużo studentów, którzy rozpoczęli naukę nie mając tych pieniędzy i potem zgłaszali się do nas, żeby o te pożyczki aplikować. My jako Motivation Academy nie mamy żadnych oczywiście korzyści z tych pożyczek, to nie jest tak, że my je oferujemy i mamy z tego jakiś procent, ale nam zależy na tym, żeby oczywiście czesne szkoły było zapłacone, dlatego też te pożyczki proponujemy. No i chyba to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące student finance, piszcie w komentarzach. A co drugi dzień robimy taki podcast. Więc jeżeli jakieś nowe pytanie się pojawi, które trzeba wyjaśnić, to z przyjemnością Wam odpowiem i opowiem na te dane tematy. Trzymajcie się i do usłyszenia w piątek.